Pytajcie, zapytam dzisiaj moich ptaszków w TUI, gdzie jechać na metal. Milczą. Milczą, pewnie niebawem wyfroną, ale gdzieś trzeba pojechać. No i gdzieś tutaj dojechałem, dotarłem. Nie wiem, czy woderu ubierać chyba nie ma sensu. Uświnie się pewnie. Ptaszek w tych krzakach nadaje. Jakiś głośniejszy niż moje wróble. Nie wiem, czy tu coś jest. Jestem w jednym z dolnośląskich miast. Wiem, że piszecie, że ten magnes powinien być bardziej na płasko. Ale tak się złożyło, że ten jest w takiej pozycji, a nie innej. Śmieci pełno. Jak nie będzie metalu, to się coś zabierze. Metal poleciał na łeb na szyję, nie wiem, czy widzieliście, na złomach. Ale co zrobić? Nie wiadomo, co w tym chodzi, w tym biznesie. Nie zniechęca to do takiej zabawy mimo wszystko, bo lepsze to niż siedzenie w domu i nie robienie nic. Ty, monetka. Plusie i monetka. Znowu zaczynamy od monetki, więc... Co za monetka? Chociaż dziwna. Jedna hrywna, ukraińskie. No więc hrywna. A więc nie jest tak źle, jest monetka. I plusie. No jak zwykle. No to bazę zrobimy na oponie. Na razie nie ma co zbierać za bardzo, ale... O. Dziwne. Pełno flusi. I tak będę w jednym miejscu i flusiował. No, wiedziałem, wypatrzone okiem. Coś większego. Baza na flusie. No. Gadżet. Dolny Śląsk. No mówiłem, że jestem na Dolnym Śląsku. Chciałem uciec od swoich klimatów, ale... Do bazy. Dolny Śląsk. W moim flusie. O, wreszcie coś sensowniejszego. Kawał rury. I flusie. A więc flusiujemy. Afrykański jeż. Pełno flusi. Boże, się powtarzam. O! Co to jest? Wygląda jak hokejowy krążek. Coś jest nawet napisane. Wreszcie coś ciekawszego. No bogato.
Tylko nie wiadomo, co wyciągam. Kawał blachy. No jest coś. Znowu taki jakby krążek. To śmieci też weźmiemy. Jest kłódka. Przynajmniej coś ciekawego, można powiedzieć. Nie fluś, tylko kłódka. Karetki, straże. Dobra, mostek z potencjałem, nie chciało mi się przebierać. To są ograniczenia, jeśli chodzi o dojście. Nad nami chyba straż pożarna przejechała, albo pogotowie. Klocek hamulcowy. To też wygląda na metal. Na pewno jakiś kątowniczek wypatrzony do bazy. Małpka. No też do bazy. Woreczek. Do bazy. O, co to za karabin? O, to jest konkret. Nie wiem, co to jest, ale ciężkie. Kawał rury. Jak się nie zakłada woderów, to nie można iść dalej. A tam jest pewnie potencjał. Wrócimy po śladach, bo wiadomo jak jest. Coś się musiało stać, bo te służby jadą. Cóż to? Jakaś elektryka. Kolorek pewnie, bo wypaczony. Przyjechałem S-ką, S-kę chwyciłem. S-piątką, S-ósemką. Dobra, to już bliżej tej torby rzucę tę butelkę, bo też ją pewnie zabiorę. Tu się coś zawaliło. Szybkie podsumowanko, choć tam leży rzecz, która mnie intryguje. Nie wiem, co to jest.
Ile wygląda jak... Aha. To był jakiś kieliszek. Dobra. Dobra. Dobra, zdradzę wam, gdzie jestem. Jestem pod mostem w Sycowie. Nie wiem, jak ten odcinek zatytułuję. Flusie z Sycowa. Chociaż parę ciekawych rzeczy się tu złapało. A, to jeszcze miałem sprawdzić, co to takiego. No tak. Wiecie, co to jest. Do pomiaru ciśnienia. Ja nie mogę. O! Ostatnio Mustafa Gold wykopał. Gdzie Ola wykopała zegarek. A ja znalazłem na oko, bo to będzie nie rdzewka. Ten zegarek tutaj. Aparat do mierzenia ciśnienia w starym wydaniu. No i elegancko. Co w rzekach pływa? Aparat do pomiaru ciśnienia. Dobra, położę go na razie tutaj. Czy jest jakiś dom seniora niedaleko, może im wyleciało. Dobra. Jakoś tak się dzisiaj przygotowałem dziwnie. Wezmę, wyciągnę na razie te wodery, które powinienem założyć na siebie. Pójdę po te fanty. Uch, kurwa mać. Tak właśnie się to kończy, jak się tak chodzi. Bez sensu. Dobra, najpierw zabiorę śmieci. Pół gleba, bro. Flusie. I sfilmowałem pół glebę. Trzeba ostrożnie chodzić po tym śliskim błocie. O, tu jakaś flaszka, to też weźmiemy. Kurcie. A więc co? Plocek hamulcowy. Teraz trzeba odróżniać. To ma swoją wagę, więc się wbiło. Plusie. Blacha. Chyba trochę złamie w pół. Krążek. Drugi krążek. Śmieci. Znowu pijawka. Ja to mam szczęście do tych pijawek. Ostatnio. No i to, ten kątowniczek. No i co? A, i ten kolorek jeszcze. Pewnie drut miedziany. No i ten, ta małpka. A, woreczek. Żeby nie było. Z grubsza posprzątana, ale coś się tak nie da posprzątać, bo jest smrodziawa, płynie. Dobra, wracam. Z nurtem. Nie jest tak głęboko, a brzegiem mogę się wysypać, bo wiecie, będzie obciach znowu. No i wszystko w temacie. Pewnie coś tu jeszcze jest, ale komar tak tnie i ciemno się robi. A, tu jeszcze jest kawał blachy. No. Wezmę to świństwo. Jakoś się zabierzemy. Jakoś. Dobra. To do następnego. Może jakiś materiał z tego będzie. Siemanko.